17 września 1939 roku Związek Radziecki dołączył do III Rzeszy i zaatakował Polskę. Rocznica ataku Sowietów na nasz kraj to także obchody Światowego Dnia Sybiraka. Sybir to inne określenie Syberii, miejsca, gdzie już za czasów zaborów wywożono Polaków, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Uroczystości w Śradzu rozpoczęły się mszą świętą za ojczyznę w kościele garnizonowym. Po nabożeństwie kompania reprezentacyjna 15 Śradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz i poszczególnych instytucji udały się przed pomnik Sybiraków, który znajduje się na ulicy Rycerskiej. Obchody rozpoczęły się uroczystym podniesieniem flagi państwowej. Następnie przemówienie wygłosił prezydent Śradza Paweł Osiewała. Są takie daty w historii, kiedy nawet beznamiętny historyk może poczuć pod powieką łzę i zaciskające się pięści. Taką datą jest na pewno 17 września. Mówił na antenie Polskiego Radia pan profesor Paweł Wieczorkiewicz. To przypadek bezprzykładnej, niesprowokowanej agresji. Agresji haniebnej, bo dokonanej na upadające, krwawiące, ale walczące państwo sąsiada. Agresji ludobójczej. Przywołuję Polaków deportowanych w głąb Związku Sowieckiego. I tam, nie zabrakło również apelu pamięci. Zamęczonych morderczą pracą oraz zmarłych z wycieńczenia, chłodu, głodu i chorób. Wołam rodaków, którzy na zawsze pozostali na szlakach zesłańczej katorgi oraz tych, którzy przeżyli koszmary zsyłki i pomimo doznanych cierpień powrócili do ojczyzny, do swoich rodzin i najbliższych. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięć! I salwy honorowej. Salwo! Na koniec delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Sybiraków. Wśród uczestników obecna była również pani Ligia Szymczak, która przeżyła zesłanie na Sybir.